Polska nie powinna być, tak jak działo się to przez wiele, wiele tygodni, samotna w tej sytuacji, w jakiej się znalazła i w związku z napięciem, z presją migracyjną i przede wszystkim z tymi agresywnymi działaniami rządu Łukaszenki. Dużo czasu to zajęło niestety, o wiele za dużo czasu rządowi, aby zdecydował się na aktywne działanie na arenie międzynarodowej. I dlatego no powiem, że okej, trzeba dzisiaj też robić wszystko, żeby utrzymywać jak najlepsze relacje z naszymi współpartnerami w Unii Europejskiej, w NATO, ale jest to w jakimś sensie musztarda po obiedzie. To jest o 2 miesiące za późno.